Halo Sebastian, czy mnie dobrze słychać? Witam serdecznie Ciebie oraz wszystkich miłośników i sympatyków Listy Śląskich Szlagierów. Drodzy Państwo, jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że w tym roku mogę być dla Państwa korespondentem z Gdańska i przedstawiać miejsca, które warto odwiedzić. Drodzy Państwo, teraz znajdujemy się na falochronie w Nowym Porcie, czyli w miejscu, w którym statki wchodzą do portu. Za mną zielona latarnia, a wiadomo, że zielona latarnia oznacza wejście do naszego portu gdańskiego. Drodzy Państwo, nie tak dawno to miejsce nie mogło być uczęszczane przez turystów, a w tej chwili jest ogólnie dostępne. Można przyjść, można tutaj wypić kawę, można zjeść lody czy dobrą zapiekankę i podziwiać piękne, ale to przepiękne widoki na Zatokę Gdańską. Zapraszam tu wszystkich bardzo serdecznie, naprawdę warto. Drodzy Państwo, krótka historia tej latarni jest taka, że w momencie, kiedy ona została wybudowana, a wiadomo, że to były setki lat temu, to oczywiście była zasilana nie prądem, tak jak teraz Państwo widzicie, tylko naturalnym ogniem. Ale zawsze było to światło zielone, żeby statki, które stoją na redzie, wiedziały, że ten port czeka na nich, oczekuje i że mogą tutaj wpłynąć. Jest tutaj malowniczo, jest tutaj przepięknie i mam nadzieję, że jak Państwo wybierzecie się na wczasy do Gdańska, a przypomnę, że tutaj również gości Lista Śląskich Szlagierów ma swoich miłośników i sympatyków, to jeżeli Państwo tylko zechcecie, to z wielką chęcią i z wielką radością będę Państwu towarzyszył jako nie tylko osoba, która śpiewa, ale również jako przewodnik. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Życzę słońca, radości i oby to lato było najpiękniejsze. Dla wszystkich niskie ukłony, Paweł Silfsteiner.